Dzień dobry. Ostatnio zajmowaliśmy się własnościami wody, mierzyliśmy gęstość wody i odkryliśmy napięcie powierzchniowe, a mianowicie to, że powierzchnia wody tworzy taką elastyczną błonkę. Troszeczkę jakby powierzchnię balonu, co zresztą ma swoje też bezpośrednie odniesienie, bo jak bańki mydlane dmuchamy, no to właśnie one wyglądają jak balon i mogą istnieć dlatego, że powietrze wewnątrz bańki otacza ta elastyczna błona wykonana z wody. Jeżeli ta błona jest elastyczna, no to inaczej mówiąc jest kurczliwa. To znaczy, że chciałaby mieć jak najmniejszą powierzchnię. Tak, rozciąganie tej błony kosztuje energię. Nie bardzo wiemy, co to jest energia, ale intuicyjnie wszyscy pewnie rozumieją, o co chodzi. Jak rozciągaliśmy tą błonkę na ramce, pamiętacie, z nitką, to ona potem kurczyła się z powrotem. No i z tym związane jest interesujące doświadczenie, interesujące pojęcie powierzchni minimalnych. I mam tutaj takie dwa modele. To jest sześcian z patyczków z rurek plastikowych i plasteliny, a to się nazywa ostrosłup foremny o podstawie trójkątnej, czworościan foremny, tak chyba się fachowo nazywa. No i mam też tutaj wodę w wiaderku. Do tej wody naleję środko do mycia naczyń, który właśnie, jak to się mówi, zmiękcza tą wodę, to znaczy zmniejsza jej napięcie powierzchniowe. Zmniejszam napięcie powierzchniowe tej wody. Ostrożnie to mieszam. No i teraz spróbuję zanurzyć ten czworościan foremny ostrożnie w tej wodzie. Wyjąć go. No i tego pewnie za dobrze w kamerze nie widać, ale powstały tutaj takie powierzchnie, które łączą się w środku. To są najmniejsze, minimalne powierzchnie rozpięte na krawędziach tego czworościanu. No i to samo mogę spróbować zrobić z sześcianem. Sześcian zanurzyłem i teraz będę go powolutku wyciągał. O, i powstały takie powierzchnie. W tej chwili pękła jedna z nich. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Ostrożnie. A, znowu jedna z nich pękła. No, nie. Pękła. Dobra, spróbujemy po raz ostatni, bo ta konstrukcja z plasteliny nie jest zbyt sztywna i widzę, że to mi się tym razem w ogóle się nie udało. No ale w każdym razie tu mam taką powierzchnię minimalną rozpiętą na kilku tych krawędziach, bo nasz sześcian się już rozwalił, no ale rozumiecie, o co chodzi.